Witam Was, moi drodzy, w czytaniu na październik. Oj! Moi drodzy, coś nam tu może wyleźć, trochę niespodziewanie. I musimy, moi drodzy, uważać, żeby to, czym się opiekujemy, nam gdzieś nie wymknęło się spod kontroli. W październiku. Jeżeli chcecie się z kimś lub z czymś oswoić, to powinniście zwracać na to szczególną uwagę, nawet jeżeli będziecie zajęci czymś innym. Ja w tej chwili oswajam się z tymi dwoma, a one ze mną. I może być tak, że będziecie chcieli, żeby ktoś był blisko Was. Będziecie chcieli, żeby ktoś się z Wami oswoił. Będziecie chcieli się z kimś zbliżyć, ale chodzi o takie zbliżenie emocjonalne. I może być tak, że będzie dużo ruchu z tym związanego. Że będziecie musieli zwracać uwagę, żeby jednocześnie opanować ten ruch, opanować to działanie, opanować tę aktywność i nie zaprzestawać innych działań, które są dla Was ważne. Moi drodzy, przez cały miesiąc, przez cały październik, Mars znajduje się w znaku rak. Przejdzie do znaku lwa dopiero później, dopiero tutaj na przełomie października i listopada, a i tak do znaku raka za jakiś czas wróci. I wtedy będziecie pewnie wracać do tych tematów, którymi będziecie się zajmować teraz, albo już się zajmujecie. Już się zajmujecie i będziecie się mogli zająć jako taki potężny wojownik. Co tutaj mamy, moi drodzy? Potężny wojownik, nie czuj się mały. Jesteś silniejszy, odważniejszy i ceniony bardziej niż ci się wydaje. Czas połączyć się z prawdziwym źródłem twojej mocy. Nie przejmujcie się drobnymi niepowodzeniami, drobnymi przejęzyczeniami. Możecie mówić sobie i innym, że macie prawo do błędu, macie prawo do tego, by popełniać pomyłki. I jednocześnie możecie je sami korygować. Moi drodzy. I to jest taki ogólny przekaz na październik dla nas wszystkich. Ale do tego ogólnego przekazu dodam nam jeszcze przynajmniej z jedną kartę. Patrzmy, co my tu mamy. Zamieszamy troszeczkę. O, proszę bardzo, moi drodzy. Tą jedną kartą jest rycerz kielichu. Kielichy to jest żywioł wody w tarocie. W nagraniach na jesień mam taką talię, w której kielichy nazywane są falami. Zapraszam do nagrań na jesień. Jeżeli jeszcze wszystkich nie ma, to będą. Czekajcie cierpliwie, zaglądajcie do mnie. Tam możecie posłuchać bardziej.
co może się Wam przydarzyć jesienią i co będzie dla Was istotne. Są to nagrania dla poszczególnych faz zodiaku, znaków zodiaku, słonecznych, księżycowych i ascendentalnych. I tak, moi drodzy, będziecie mogli sobie zajrzeć do czegoś za jakiś czas. Albo możecie zajrzeć już teraz, a może będziecie do czegoś wracać. Moje drogie osoby. Rycerz Kielichów w tej karcie i ogólnie w tej karcie tutaj jak widzimy, to jest ktoś, kto potrzebuje serca i to serce jest dla niego ważne. Tutaj mamy takie anatomiczne wręcz serce. To jest ktoś, kto gra na sercu. To nie jest ktoś, dla kogo najważniejsze są sprawy materialne. To nie jest ktoś, kto chce cały czas działać. To nie jest ktoś, kto będzie cały czas do Was mówił. To jest ktoś, kto bardziej czuje, a czasem może skomunikować się z Wami bardziej poprzez muzykę niż poprzez słowa wypowiadane wprost. To może być muzyka, ale to mogą być też różne inne dziedziny sztuki. Rycerz to jest ktoś, kto działa i w jakimś sensie walczy. Ale to mogą być, rycerze walczą różnie, właśnie mogą uderzać pałkami, mogą walczyć na słowa, mogą pokazać, co mają, wykorzystać to, co jest ciężkie, to, co jest konkretne, to, co jest do dotknięcia, ale rycerz kielichów walczy i działa uczuciem i z uczuciem. Mars w raku. Mars to jest wojownik, to jest ten, kto działa. A rak to znak wodny. Rak kieruje się uczuciem. Także wszystko nam się ładnie zgadza i astrologicznie, i z kartami. Moi drodzy, wielu takich wojowników będzie w październiku. A teraz przechodzę do naszego walecznego z natury znaku, pierwszego znaku, znaku barana. Moje drogie osoby, może być tak, że wielu z Was pomyśli, że trzeba już zająć się walką, trzeba przejść do zdecydowanych działań, ale w pewnym momencie postanowi się z nich wycofać na chwilę, bo zwrócicie uwagę, że trzeba by było popatrzeć jeszcze na sprawy uczuciowe, zwrócić uwagę na sprawy uczuciowe, ważne dla nas wszystkich. Tak? Także te nasze waleczne barany mogą poczuć się trochę sfrustrowane i inne osoby, które czują taką potrzebę nagłej aktywności, natychmiastowego działania, bo może się okazać, że ktoś powie chwileczkę, jeszcze trzeba zwrócić uwagę na uczucia. Jakie są uczucia, jakie są emocje tutaj, jakie są sprawy ważne, inne, poza aktywnością samą w sobie. Być może trzeba będzie przysiąść i chwilę poobserwować to, co dzieje się przed nami, to, co dzieje się wokół nas, sprawdzić, czy jest bezpiecznie, zanim podejmiemy jakieś działania.
Bo poczucie bezpieczeństwa jest czymś szczególnie ważnym, moi drodzy, w październiku. Globalnie, ogólnie dla nas wszystkich jest ważniejsze niż zwykle. I chodzi również oczywiście o sprawy związane z bezpieczeństwem. Zobaczcie, co mamy w tej karcie. Ciepło kominka w domu. Dom, bezpieczeństwo. Wygodny fotel, miejsce, gdzie możemy się skulić i nic nam nie zagraża. Poczucie bezpieczeństwa będzie czymś zdecydowanie istotnym dla nas w październiku. Część z nas może mieć takie poczucie, że jesteśmy trochę pod kloszem, ale możemy być również chronieni pod tym kloszem i poczuć się tam pewniej. Moi drodzy, przychodzi teraz do mnie jeszcze to, że warto zaznaczyć, że te działania mogą nie zawsze być widoczne, bo działania w sferze prywatnej, w sferze raka, często są niedostrzegalne dla innych właśnie dlatego, bo dzieją się w czterech ścianach. I w tych czterech ścianach możemy też poczuć się czasem zestresowani w październiku, jakbyśmy byli takim buchającym czajnikiem. Albo jakbyśmy patrzyli na taki buchający czajnik, z którego para wychodzi, gdzie płomień już usiłuje prawie spalić to, co jest wokół nas. Można odczuwać napięcie, czuć, że jest się pod presją i czuć się spiętym również. Ja prawie czuję i słyszę te dźwięki wydobywające się z tego czajnika. To mogą być różne krzyki, różne piski. Warto, żebyście zwrócili uwagę na to, co związane jest z bezpieczeństwem, bo tego dotyka pewien stres, tego bezpieczeństwa i tak. Możemy się spodziewać, że będziemy wracać do pewnego uczucia nieśmiałości z przeszłości. I może się zdarzyć również tak, że części z nas uda się tę nieśmiałość troszeczkę pokonać, wyjść zza tego rogu. A część właśnie osób może postanowić schować się bardziej niż zwykle, znaleźć w sobie pewien rodzaj płochliwości. Płochliwości, której możecie postanowić się przyjrzeć w sposób nie zawsze dostrzegalny dla innych. Taki trochę poza kadrem. Możecie chcieć się zbliżyć do tego uczucia. Możemy, bo to jest cały czas przekaz ogólny. I dopiero po tym, jak przyjrzymy się różnym uczuciom, przyjrzymy się temu, kto chce być bezpieczny, temu, kto chce zostać pogłaskany, nawet jak troszeczkę jest trudny do uchwycenia chwilami. To jednak do nas przychodzi. To jednak chce być blisko, ale to jest ktoś, o kogo trzeba dbać i trzeba dbać o przestrzeń, w której jest. To może być dziecko, które trzeba mieć się na oku. I sprawdzać, czy coś mu nie grozi, czy coś nie spadło, czy coś się nie potłukło. To mogą być wasi jeszcze mniejsi podopieczni.
A może będziecie chcieli się zaopiekować sobą, tak jakbyście mieli jakieś małe stworzonko. Zająć się waszym wewnętrznym dzieckiem. Barany drogie, co dla was w październiku? Co będzie dla was istotne? Co tutaj podpowiadają karty? Mamy już dwie. Z jednej talii. Ale dodam wam coś jeszcze. O. Drogie barany, dla was w październiku. Powrót do spraw związanych z zabawą. Trzeba zwrócić uwagę, kto z kim się bawił, kto z kim wchodził w interakcję. Czy nie należałoby skorygować jakiegoś rodzaju aktywności związanej z beztroską? Niech wam się przypomną te chwile, jak byliście mali, jak ktoś inny był mały. Zwróćcie uwagę na tych, którzy się bawili i jak bawili się razem. To jest istotne, to jest szczególnie znaczące w październiku dla was. I jest powiązane z figurą, która przypomina ojca i to mógł być dosłownie ojciec. A jak nie, to jakiś kierownik, jakiś szef. Osoba zarządzająca, ale zarządzająca sprawami praktycznymi, sprawami finansowymi, sprawami materialnymi, sprawami związanymi z talentami, z których może się coś rozwinąć, to może być ktoś, kto i mógł być ktoś, kto teraz w jakimś sensie do was wraca i wraca do was temat związany z wartością, którą trzymał, z tym, co było dla niego szczególnie bliskie i ważne, istotne. Coś, co cały czas chciał mieć w rękach, czym obracał, co było dzięki niemu w ruchu. To był lub jest ktoś, kto miał wsparcie w postaci kogoś, kto był w pewnym sensie mniejszy, choć mógł być starszy. To mógł być jakiś pomocnik, który decydował się na służbę względem naszego króla. To mógł być pracownik, to mógł być taki dozorca. To mógł być ktoś, kto woli działanie prostsze, woli wykonywać po prostu prostą, zwykłą robotę, a zarządzanie zostawić komuś innemu. Komuś, kto może jest mniej ruchliwy, mniej biega wokół tych różnych tematów, ale bardziej z pozycji siedzącej, z jednego miejsca, decyduje się na zarządzanie. To może być związane z ziemią, z uprawą, z... Teraz przychodzi do mnie z czymś, co w jakimś sensie jest płaskie i dość proste. Z czymś, co można też wyrysować na jakimś planie, na jakimś schemacie, na jakiejś płaszczyźnie, moi drodzy. I te sprawy będą wymagały ponownego spojrzenia, ponownego przyjrzenia się, pewnej rewizji. Tego rodzaju rewizji zarządzania i rewizji zabawy. Zabawy dziecięcej, zabawy swobodnej. Będzie dotyczyła... To będzie jeszcze dotyczyło pewnej osoby, która jakby jest powiązana, ale trudno nam trochę powiedzieć, w jaki sposób jest powiązana z poprzednimi tematami, o których wspomniałam.
jakby trudno było określić, co nią łączy z całą resztą. Ta osoba jest inna. Inna niż rysunek, który znamy. Styl, który znamy. Ktoś pojawia się w zasięgu naszego wzroku i jest to ktoś, kogo możemy określić jako królowa różdżek. To prawdopodobnie jest kobieta, a jeśli nie, to będzie taka osoba, która zarządza aktywnie, ale jest w tym większy rys opiekuńczości niż u takiego naszego króla, który głównie zajmuje się takim chłodniejszym i bardziej przyziemnym zarządzaniem. Ta kobieta ma w sobie energię i pokazuje, że może tę energię wykorzystać. Ona pokazuje, że ma do dyspozycji energię. Jakby ten ogień, to światło, to działanie wychodziło z jej dłoni, nawet jeżeli nie jest to ktoś, kto w jakimś sensie takim jednoznacznym bucha tą energią. To jest ktoś, kto może sobie czasem swobodnie przysiąść ze swoim kotem, ze swoim bliskim, który ma w sobie sporo niezależności, ale jest przy niej z wyboru. Moi drodzy, spróbujcie kota do czegoś zmusić. Efekt może być opłakany. Nic dobrego z tego nie będzie. I to jest ktoś, kto, ta królowa buław, która rozumie, że nie każdego można do czegoś zmusić. Niektórzy mogą przy niej być po prostu z wyboru i to jej odpowiada. Ona nie czuje potrzeby, żeby kogokolwiek do czegoś przymuszać. Moi drodzy, można wykorzystywać tę aktywność w październiku. Możecie ją wykorzystywać, ale tak jakby chwilami bardziej z pozycji siedzącej, nawet jeżeli to nie będzie żaden tron, to trzeba by było poszukać miejsca takiego jakiegokolwiek, żeby przysiąść czasem. Jakbyście musieli czy chcieli, to usiądźcie na ziemi nawet. Nie szukajcie jakiegoś szczególnego krzesła czy jakiegoś tronu. To nie uwłacza królowej, żeby siedzieć na ziemi. To jest królowa, która otoczona jest światłem. Zobaczcie, to są takie małe świeczki, jakby było mnóstwo małych płomyków wokół niej. Ona nie musi mieć takiego obciosanego, wyrzeźbionego tronu, precyzyjnie wykonanego, jak preferuje król pentakli. Jak ktoś, kto bardziej koncentruje się na rzeczach i na materii. Ona koncentruje się na samej aktywności. Ona może się tą aktywnością opiekować. I to jest dla was rada, moi drodzy, również jednocześnie. Zaopiekujcie się aktywnością, do której macie dostęp i która jest wokół was. I pokażcie, że możecie działać. Że macie atrybuty, które wam na to pozwalają. Macie do tego talent. Barany drogie. Byki, możecie poczuć się nieco zmęczonymi chwilami i mniej skłonnymi do ruchu, ale nie jest to coś,
to będzie w jakiś szczególny sposób problematyczne dla was. Możecie usiąść jak ten cesarz i z tej pozycji decydować się na zarządzanie. Możecie też zwracać się uwagę, zwracać się i swoją uwagę w stronę tej osoby, która ma władzę, ma potencjał, potencję, możliwość do zarządzania czymś większym, jak cesarz. To jest cesarz, moi drodzy. Mamy w tarocie różnych króli i królowe. To jest cesarz. O, proszę bardzo, to nie jest na przykład król mieczy. Król mieczy ma swoją szczególną dziedzinę. I to jest również istotne, żebyście zwrócili uwagę, że nie chodzi o króla mieczy tutaj. Nie kierujcie się w stronę osoby, która ma tylko jeden dział. Jest trochę może jak taki kierownik, który zajmuje się komunikacją, ale to jest ktoś bardziej przewrotnie, powiedziałabym. Przewrotny, ale ta przewrotność jego jest z czymś powiązana, czego od razu nie możecie zobaczyć, ale ten nasz cesarz, który bardziej zajmuje się czymś ogólnym, to chciałam powiedzieć, jest powiązany w pewnym podarunkiem, którego nie dostał. Sądził może, że coś ktoś doniesie, przyniesie, ale nie. Cesarz sądził, że coś będzie, ale tego nie było. Co nie zmienia faktu, że cały czas jest cesarzem, który wykonuje pewne ruchy. Ale są to ruchy jakby w obrębie, trochę jakby w obrębie jego fotela, w obrębie kadru, w którym się pojawia, w obrębie przestrzeni, w której jest. On nie wychodzi gdzieś poza to wszystko, ewentualnie tylko odrobinę. Ale to jest ktoś, kto cały czas jest widoczny i ta widoczność jest dla was ważna. Październiku. Ja czuję, że ważne są również emocje tego cesarza i emocje, które wy kierujecie w stronę cesarza. Jeżeli o, trochę wychodzi poza kadr, ale tylko trochę. Moi drodzy, jeżeli wy jesteście cesarzem, to emocje, które kierujecie w stronę cesarza, są emocjami, które kierujecie w stronę samych siebie. Ale ogólnie emocje cesarza to jest paradoksalnie nieśmiałość. Pomimo tej swojej widoczności i postawy, nasz cesarz gdzieś w środku w październiku jest nieśmiały, nieco niezdecydowany, trochę płochliwy, trochę taki powściągliwy, jakby chwilami czuł się, jakby był cały czas nie cesarzem, ale tym małym chłopcem, który jeszcze nie mógł zasiadać na tronie, który dopiero zbliżał się do tego tronu, ale bał się nawet spojrzeć w jego stronę. Moi drodzy, możecie względem siebie, jeżeli jesteście cesarzem lub względem cesarza na zewnątrz kierować uczucia takiej nostalgii,
takiej miłości, która kiedyś gdzieś była. Cesarz może wam przypominać kogoś, kto był kiedyś blisko z wami, kto w jakimś sensie was przytulał. Nawet jeżeli teraz zdaje się być kimś dalekim i usadowionym na zimnym tronie, ktoś, kto trzyma dystans i pozwala na to, żeby otaczał go chłód, chłód tego tronu, chłód, który go oddziela od reszty. To jest ktoś, kto usadza się w takiej pozycji, w której chłodne ściany, chłodne bariery oddzielają go od reszty i jest dostępny tylko z jakiejś strony. A to też nie znaczy, że tak naprawdę można się do niego zbliżyć. To jest ktoś, kto zobaczy, jak się oddziela. Ma całe ciało prawie osłonięte, a pod tym kocykiem, którym wydaje się tutaj otulać jakby albo osłaniać, można dostrzec pancerz. Mamy do czynienia z kimś, kto bardzo się chroni i oddziela, jednocześnie będąc bardzo stanowczym i czując powagę swojej roli. Drogie byki, rada dla was w tej kwestii, moje drogie byki. Moje drogie byki, zwróćcie uwagę, popatrzcie na zranione serce. Może to jest zranione serce cesarza, może wasze. Różne ciosy, różne słowa poraniły serca. Ktoś uderzał w to serce tak, jakby było ono celem, w którym można strzelać, w którym można rzucać rzutkami czy nożami. I to serce krwawiło. Może tak wygląda serce naszego cesarza czy wasze. Jakby ktoś to robił prawie dla sportu i dla rozrywki kiedyś. I mogło być to związane z pewną dziecięcością, z pewną zabawą, czy mogło być to w czasie, kiedy właśnie nasz cesarz był dużo mniejszy i powinien móc się po prostu tak swobodnie bawić. Także moje drogie byki, poważne sprawy dla was. Cesarz jest bardzo poważny. Wszystkiego dobrego w październiku wam życzę. Drogie bliźnięta, możecie poczuć się zmęczone, jeśli ktoś lub coś będzie wymagało od was, żebyście robili coś zgodnie z ustalonym porządkiem, harmonogramem. I to ma was może szczególnie drażnić. W październiku. A będzie to was drażniło ze względu na pewną iluzję, która upadła. Może spodziewaliście się czegoś innego. Może wyobrażaliście sobie różne scenariusze. Może sądziliście, że możecie to czy tamto, a okazało się, że nie do końca.
Może teraz widzicie, że konstrukcja, którą sobie gdzieś tutaj zbudowaliście, była jednak trochę karykaturalna. Albo ktoś, kto wytworzył tego typu konstrukcję gdzieś pewnie w swojej emocjonalnej stronie, bardziej gdzieś w uczuciach, w wyobrażeniu niż w logice, zrobił to w taki troszeczkę dziwaczny sposób, albo delikatnie mówiąc dziwaczny. Ta wizja była daleka od realności, daleka od logiki, daleka od prostych faktów. Ona opierała się gdzieś na uczuciach, albo opierała się na czymś, co jest, że tak powiem, trudne do zdiagnozowania i tego typu słowa, sformułowania są kluczowe dla Was w październiku. Coś trudnego do zdiagnozowania, do rozpoznania, do określenia. Nie wiadomo do końca, co to jest. Z grubsza, czy to jest szturek, czy to jest jakieś inne stworzenie, czy to jest jakaś krzyżówka ze świnką, co to jest? Jeżeli by chodziło o jakieś diagnozy okołomedyczne, to mogłyby być takie tematy, w których trudno jest coś skategoryzować, coś przypisać, coś łatwo określić tu czy tam. Czasem niektórzy starają się dojść do tego, jaka jest diagnoza poprzez wykluczanie tego czy tamtego. Moje drogie bliźnięta, wasz październik w waszym październiku mogą pojawiać się różne uczucia, które mogą wyrażać się również poprzez to, co spożywacie, czy spożywaliście w formie płynnej. I w październiku będzie to się jeszcze dodatkowo uwidaczniało, albo można będzie to w jakiś sposób zaobserwować. Jakby dostrzegalny był tylko cień całej sprawy dla kogoś, kto ogląda, patrzy z zewnątrz. I trudno by było określić, czy coś tutaj miało miejsce, czy nie, związanego z waszą uczuciowością, czy wlewaniem w siebie tego czy tamtego, czegoś, co związane jest z emocjami, moi drodzy. Jaka woda, jakie płyny was otaczały, otaczają? Czy coś z tego nie było zatrute, czy zanieczyszczone i nie wpłynęło na to w formie płynnej, że pojawiły się dziwne wizje, nie oparte na czymś stabilnym, na czymś jasnym do stwierdzenia. Moje drogie bliźnięta, sądzę, że to jest temat, który jest dość osobny, ale to nie jest jedyny temat na październik dla was. Sądzę, że będzie tego więcej. A czego będzie więcej, moi drodzy? Co do mnie przychodzi? Będzie tego więcej. Będzie więcej powrotów do spraw związanych z wcześniejszymi kłótniami i sporami. Kto kogo pokonał na słowa, kto kogo miażdżył wręcz, kto sprawił, że ktoś odszedł, że oddalił się. Może porzucił swoją broń, stwierdził, ja już nie będę z nim, z nią rozmawiać, z nim, z nią komunikować się,
Ta gra nie jest warta świeczki. Ta wojna nie jest tego warta. Ten cel nie jest tak ważny, żeby nadal tutaj trwać. Ktoś złożył broń i odszedł. Kto, moi drodzy, odszedł? Kto się oddalił, a kto spoglądał z pewnym poczuciem satysfakcji na tych, którzy się oddalili? Bo to była więcej niż jedna osoba. Te osoby mogły odejść niezależnie od siebie. Mogły również odejść z tej samej przyczyny. Mogły się znać, mogły się nie znać. Ale można dostrzec je nadal. Kogoś może trochę bardziej, kogoś trochę mniej. Można dostrzec tego, kto niby wygrał, ale to mogło być pewnego rodzaju pyrrusowe zwycięstwo. Pytanie, co osiągnął ten, kto wygrał? Co osiągnął ten, kto wygrał, powiedzmy, w jakimś sensie zwyciężył? Moi drodzy. Osiągnął to, że kogoś może udało się trochę odepchnąć, coś odepchnąć, ale tylko na chwilę, to zaraz wraca. I może udało się dostać coś, czy coś zachować materialnego, jakąś wartość. I to się udało. Bliźnięta, wyjmę wam jakąś radę, albo nie, właśnie nie wyjmę wam żadnej konkretnej dodatkowej rady, bo karty i to, co do mnie przychodzi, podpowiada, że na tym powinniście się skupić. Na tych sporach, bo to wraca. Gdyby ten temat był całkiem zamknięty, ta karta by się tu nawet nie pojawiła. Ten temat by nie wyszedł. A to wraca. Jeżeli wróci w formie aktywnej, to może być powrót do walk. Może być tak, że ktoś tu stwierdzi, nie, jednak nie odchodzę. Jednak nie oddalam się. Jednak nie znikam. Tym ktoś może odwrócić się z powrotem do agresora i z powrotem złapać te miecze. I walczyć ze zdwojoną siłą, nawet jeżeli ten ktoś uważa, że ma całą broń w rękach. Ale ten ktoś ma tylko dwie ręce i dwie nogi. A te osoby mają każda po dwie ręce i dwie nogi. Przychodzi do mnie to, że nie jest w tej chwili najważniejsze to, ile kto ma broni. Ale ile kto ma ludzi? Jaka będzie siła umysłu i ducha tych, którzy odeszli? I czy oni wrócą? I czy będzie taka potrzeba, by znów walczyć, by znów podnosić miecza? Bliźnięta, i to jest dla was w październiku istotne. Ale poza tym dodam wam jeszcze jakąś emocję, która będzie dla was kluczowa. Kluczowa w październiku. Moi drodzy, kluczem będzie spokój. Czyjś spokój będzie kluczowy. Będzie bardzo ważny w październiku. Ktoś jest w stanie oprzeć się, przysiąść i przyglądać się temu, co niesione jest z falą i z wiatrem. Tym, co niesione jest poprzez myśl,
i jest niesione z uczuciem. Myśl, która jest niesiona z uczuciem i ktoś się temu przygląda bardzo spokojnie. Ten spokój, wyciszenie, skupienie i pewna pogodność w tym wszystkim z dystansu będzie kluczową emocją w październiku dla Was. Wy możecie być tu i siedzieć tutaj, wspierać się. Wy możecie być tu, wy możecie nieść tę myśl i to uczucie. Wy mogliście wysłać tę myśl i to uczucie. A może być też tak, że to jest po prostu kluczowy obrazek dla Was w październiku. Jest ktoś tu i jest ktoś tu, a Wy możecie być gdzieś tam. Albo gdzieś tam, albo gdzieś tu, ale to i tak będzie kluczowe, ten spokój. Czyjś spokój jest ważny i kluczowy dla Was w październiku. Podkreślam, w tym właśnie miesiącu. Radki, nie będziecie miały ochoty się z czymś spieszyć w październiku. I przez chwilę można mieć poczucie, że właściwie to nic się nie dzieje. Przynajmniej przez część października możecie spodziewać się jakiegoś zatrzymania i możecie mieć poczucie, że sprawy nie idą jakoś bardzo szybko do przodu. Ale niezależnie od tego, w październiku, ważniejsze od tego, czy coś właśnie jest w szybkim ruchu, czy nie jest w ruchu, czy idzie do przodu, czy dzieje się jakoś dynamicznie, czy nie dzieje się dynamicznie. Niezależnie od tego wszystkiego, ważna jest dla Was sprawiedliwość. Duża potrzeba sprawiedliwości w tym czasie i obserwowanie tego, co się dzieje w związku ze sprawiedliwością, nawet jeżeli wydaje się, że nie dzieje się zbyt wiele, to patrzycie na to, co jest prezentowane, w którą stronę zwraca się sprawiedliwość. Czy ta sprawiedliwość jest ślepa? Czy nie jest ślepa? Na ile ona jest w stanie dostrzec to, co ma przed sobą i czy to dobrze, że nie wszystko widzi? Ta sprawiedliwość ułożona jest w pozycji prostej, więc ja bym była spokojna, jeśli chodzi o sprawiedliwość październikową przynajmniej. Ale myślę, że będziecie mieć jakąś jednak taką potrzebę, żeby czymś się zająć. Mars jest w Waszym znaku. Coś tu trzeba będzie koniecznie porobić mimo wszystko. I co byłoby najlepszym? Najlepszym byłoby zwrócenie swoich działań w stronę tego, co jest w podświadomości i z tej podświadomości chciałoby się wyciągnąć. I co ciekawe, niby niezależnie od tego, ale jednak trochę można dostrzec pewne podobieństwo tym, co znajdziecie w swojej podświadomości, a tym, co reprezentuje sprawiedliwość. Więc to nie jest jakby bezpośrednio z Wami powiązane, ale możecie znaleźć pewne podobieństwo tym, co znajdziecie gdzieś z tyłu głowy. Gdzieś tam, gdzie zamykacie oczy, gdzie pozwalacie swoim uczuciom płynąć.
ale może nie będziecie chcieli się skupiać na tym bardzo długo i będziecie chcieli znaleźć coś jeszcze istotnego w październiku. I jest coś takiego. Ale cały czas jest to gdzieś związane z podświadomością, z uczuciowością, z wodą. Wcześniej mieliśmy taką panią, która jakby zanurzyła się bardzo mocno w wodzie, zanurzyła się w swojej nieświadomości, podświadomości, w tym, co nieracjonalne. Ale w październiku będziecie cały czas w tym wszystkim pływać. Nawet jeżeli z czegoś wypłyniecie, to cały czas możecie być zanurzeni, zanurzone. Albo co chwilę możecie zanurzać się w uczuciowości. Możecie czuć, że niewiele możecie powiedzieć, ale dużo możecie odczuć. Dużo możecie odebrać jakby z klimatu, z tego, co was otacza i dociera do was w jakimś sensie niewerbalnie. Jakby z falą wody, jakbyście byli w wodzie i fala do was docierała i czulibyście, że ktoś tutaj przepłynął, coś tu się wydarzyło i możecie mieć wyczulone zmysły na różne te odczucia. Jakbyście mogli to wręcz za pomocą swoich włosów wręcz odczytać. Jakbyście mogli tymi włosami waszymi coś złapać i opleść i przyczepić się do czegoś. Coś z was wyrasta. Coś wychodzi i staje się waszą siłą i waszym jakby narzędziem do odbioru świata, do przyczepienia się do świata, jakbyście mieli takie czujniki i jakieś takie przylepce, które was łączą ze światem. Jednocześnie jest w tym wszystkim jakaś swoboda, swoboda ruchu w tej przestrzeni, jakbyście mieli poczucie, że wszystko płynie, ale to nie są wielkie fale tym razem. Te wielkie fale mogą być, ale one mogą być gdzieś wysoko, daleko od was. Jakby ponad wami, a wy jesteście tak głęboko, że tam głębiej to was to już nie dotyka. Tam głębiej w tych emocjach, w których się zanurzycie, możecie spokojnie usiąść. Niezależnie od tego, co się dzieje dalej wyżej. Niezależnie od was. Wy możecie tu kogoś przytulić, przy innych być. Ci inni mogą swobodnie koło was przepływać. Możecie zdecydować się właśnie, żeby wejść w tę wodę, w tę uczuciowość i z tymi się spotkać, którzy nie są widoczni dla wszystkich. Dla tych, którzy są widoczni tylko, jeżeli jest się w określonym środowisku. Możecie zrezygnować z pewnej widoczności, ale jednak izolacji i poszukiwania światła na widoku. Możecie zrezygnować z tego, żeby być widocznym dla tych, którzy są jakby ponad powierzchnią, których mogą dotykać sztormy i schować się gdzieś głębiej, ale w tym schowaniu nie jesteście sami, nie jesteście oddzieleni. Tutaj są inni wokół was. Nawet jeżeli oni wiele nie mówią, to komunikują się z wami trochę inaczej. I to jest ważne dla was w październiku, drogie raczki. Lwy drogie,
Co dla Was w październiku istotnego? Powiedzcie mi, jak myślicie, co będzie dla Was istotne? Istotne będzie to, co myślicie, że jest dla Was istotne. A jest to związane, moje drogie lwy, z pewnym uzależnieniem, które nie chce odejść i które trudno jest określić. Trudno jest znaleźć źródło, rozpoznać w tym człowieka. To jest odwrócony diabeł, moi drodzy. Zapraszam Was do obejrzenia, do wysłuchania, może nawet bardziej, czytania na całą jesień. Może to Wam troszeczkę pomoże dowiedzieć się, o co chodzi z tym diabłem. Ale jest to związane z tym, co uważacie, że jest dla Was ważne. Jaka rada w związku z tym w październiku dla Was? Są dwie. Dwie, które możecie wykorzystywać w tym samym czasie, ale niekoniecznie jakby one muszą być razem. To znaczy w październiku, ale niekoniecznie one się ze sobą wiążą, te sprawy, te rady. Możecie, moi drodzy, podejść do tematu, tak jak ten tutaj do mnie podszedł. Spokojnie, stabilnie, albo z uczuciem. Także albo podchodzicie do czegoś z uczuciem, albo podchodzicie do czegoś dotykając ziemi. Stabilnie, z pewnością, w zaufaniu, że ci, na których się opieracie, was nie zawiodą. W zaufaniu. Ale to nie jest tak, jakbyście podchodzili z pełną energią i całą energię swoją poświęcali temu podejściu stabilnemu, czy podejściu podpłynięciu wręcz emocjonalnemu. Wy to robicie jakby trochę w połowie i częściowo wracając do tego, co było, a częściowo kierując się w stronę tego, co będzie. Ale możecie się zdecydowanie oprzeć na kimś i oprzeć na tym, co zgromadziliście i co posiadacie, i kierować też w stronę tych, którzy swobodnie opierają się, czują pewność, jak po prostu jak stoją. Są tacy, którzy po prostu stoją i pokazują, ja tu jestem. I stoję tak, jakbym stał twardo na ziemi, nawet jeżeli opieram się na czymś, co wydaje się bardzo niestabilne. To tak, jakby ktoś miał stopy przyklejone do rogów tego zwierzęcia i to zwierzę nie mogło go wręcz zrzucić. Jakby ktoś był zespolony z tym, co, na czym się opiera tak mocno, że nie można się obawiać, to znaczy obawiać się można, ale nie ma potrzeby obawiać się tego rozłączenia. Jest tu pewne połączenie z naturą, z pewnego rodzaju dzikością i zwierzęcością, bardzo podstawową. I to połączenie może umożliwić szybsze przemieszczanie się, poruszanie w materialnej przestrzeni. Hmm?
To jest jeden element, jedno podejście. Drugie podejście jest również pewnym solidnym i twardym podejściem, ale ono jest tak jakby twarde jak góra zbudowana z fali. I ono jest tak silne i twarde, jak mogłoby być uderzenie o wodę z dużej wysokości albo uderzenie fali, która może mury i różne konstrukcje podmywać, może ruszać to, co jest stabilne, przesuwać to, co jest ciężkie, jak wielki statek. Mamy tutaj króla pentakli i króla kielichów, ale w tej talii królowie mają płeć. Tu mamy króla, który jest kobietą. To nie jest królowa do końca. Tu mamy do czynienia z osobą, która sądzę, że jest kobietą, ale potrafi zarządzać tak jakby po męsku. To nie jest ktoś, kto, na czyje uczucia można tak łatwo wpłynąć. I to może być ktoś, kto nie jest jakiś tak super bardzo opiekuńczy w tym swoim zarządzaniu tutaj, chociaż te uczucia są i są silne. To nie ma tutaj takiej delikatności, która byłaby w królowej kielichów. Moi drodzy, może wam tutaj znajdę królową kielichów, przy okazji dowiemy się, czego nie ma. Proszę bardzo. Król kielichów w wersji męskiej od razu wychodzi. Jaka jest różnica? Ten król kielichów chciał nam się widać, objawić w wersji męskiej. To nie jest ktoś taki, kogo widzicie tu. To jest ktoś taki, kogo widzicie tu. Ja widzę, że ten król, królowa ma jakby większy zasięg swojego wpływu. I mniej dzieje się w środku, bo u tego króla w środku mogą być jakby rekiny i być sztorm. A ta królo-królowa, właściwie król w wersji męskiej, w środku jest jakby jak jedna fala i jedna skała. Wewnętrznie ukierunkowana w jedną stronę. I nie ma w tym wszystkim na co czekać z tymi uczuciami i z tymi tą materią. Nawet nie ma co poszukiwać tej innej formy. Tej innej formy królowej kielichów. Tej dodatkowej uczuciowości albo innej uczuciowości. Ta uczuciowość tu jest w porządku, chociaż fakt, że jest tak jakby na boku, wskazuje, że coś mogłoby wymagać drobnej korekty, ale nie czuję, żeby tu był jakiś szczególny problem. I także u króla mogłoby coś wymagać szczególnej korekty. Mamy dwie postacie, które mogą w tym samym czasie występować w waszym życiu. Ale te postacie są od siebie w jakimś sensie niezależne. To znaczy, każda z tych postaci ma swoją osobną osobowość, inną osobowość, ale mają też cechy wspólne, nawet jeżeli łączy, jeżeli dzieli ich dziedzina. Ktoś tu bardziej zaznacza sprawy uczuciowe, a ktoś materialny, to jednak łączy ich ta królewskość, to królewskie zarządzanie, zarządzanie w byciu królem niezależnie od płci.
ci ludzie mogą działać, nie wpływając na siebie wzajemnie, choć może mogliby działać razem, ale nie o to tutaj w tej chwili chodzi. Można kierować się w stronę jednej i drugiej energii raz tu, raz tu. Może wy jesteście tutaj. Może jesteście tutaj. A może to jest na przykład wasza matka, a to wasz ojciec. Wasza koleżanka, wasz kolega. Wy i ktoś. Wy i ktoś. Jedna strona was, druga strona was. Jedna realizuje się w takiej przestrzeni, w takiej sytuacji, a druga w innej. Raz jesteście bardziej kimś, raz kimś innym. Trochę tak, jakbyście mogli być dwiema osobami na zmianę. Drogie lwy, wyjmę wam kartę mówiącą o dominującym uczuciu w październiku u was. I sądzę, że to będzie bardziej wasze uczucie. I będzie to uczucie, które częściowo do was wraca, a częściowo jest aktualne. I chodzi o pewien rodzaj zawstydzenia. Ale jeśli to zawstydzenie pojawi się i poczucie bycia w pewnym sensie niegodnym, to możecie zwrócić się do jednego z tych oto króli, żeby znaleźć siłę w sobie, którą naturalnie macie. Każdy lew ma siłę życiową i swoją godność. Moje drogie lwy, panny, czujecie, że robota musi zostać zrobiona, niezależnie od tego, ile macie siły, a ile jej nie macie. Bo w jakim zakresie może wam jej brakować? Musicie skupić się na wartości, nawet jeżeli ta wartość usiłuje wam gdzieś uciec, albo gdzieś prawie wykracza poza kadr, albo wychodzi z tego kadru. Uważajcie, żeby nie zgubić wartości, którą trzymacie. I pracujcie nad tym. Nad tym musicie pracować, żeby utrzymać to, co posiadacie. To, co trzymacie i to, co uważacie, że jest najważniejsze. Gdybyście mieli z czegoś zrezygnować, to możecie zrezygnować z tego w październiku, żeby ze wszystkim radzić sobie samemu. W październiku nie musicie być całkiem niezależni w swoim byciu materialnym, w swoim samostanowieniu, w byciu z tym, co konkretne i w byciu samemu w przestrzeni. Nie musicie podchodzić do spraw tak, jakbyście nie mieli żadnej pomocy. Ktoś może wam pomóc, ale żeby to się wydarzyło, to musicie wyjść ze przestrzeni, w której jesteście. Coś jeszcze istotnego dla was, drogie panny. Coś tu się dzieje z partnerstwem. Trzeba zwrócić uwagę na tych, którzy byli blisko siebie i przytulali się. Ten temat wraca.
Coś tu się wykręciło i wymaga korekty, moi drodzy. To może być związane z wartością, którą trzymacie. Może być tak również, że trzeba by było zwrócić się, jak tam w stronę waszych pupili, jak one się czują. Czy nie ma gdzieś tutaj jakichś sporu? Kluczem jest dwójka, dwie osoby, dwie istoty. Czy gdzieś tutaj fale emocji nie wpłynęły na relacje między dwojgiem? I czy coś się tutaj nie odwróciło? Może się odwróciło właśnie. I dwie osoby, dwie istoty czują się teraz oddzielone murem, który jest w jakimś sensie stary i trochę uszkodzony, jakby ktoś postanowił schować się za starą barierą, za zniszczoną barierą. I jedno od drugiego postanawia się oddzielić i postanowiło się oddzielić. I zarówno jedno, jak i drugie ma w tym poczucie braku. I to będzie dominujące dla was, panny. Tego możecie się spodziewać. Ale jeszcze coś chcę wam dodać. Można w tym oddzieleniu, czy obserwując to oddzielenie, szukać wewnętrznej mądrości, naświetlając to, co widzicie, to, o czym myślicie, tę przestrzeń, którą wchodzicie. Można również zwrócić się do osoby starszej. Taka osoba starsza czy bardziej dojrzała może ważne znaczenie w październiku mieć dla was. Ktoś, kto wygląda jakby naprawdę długo koncentrował się na czymś, tak długo się koncentrował na czymś, że nie zajmował się zupełnie czymś innym. Jakby nie zauważył, że urosła mu taka długa broda w momencie, kiedy szukał tego światła, tej mądrości. Ale ta osoba tu ma dobrą postawę. Ta osoba wyrosła. I coś wyrosło niejako z niej, co jest już widoczne. I światło jest istotne. I jest możliwość oparcia. Ta osoba opiera się na czymś. Ma solidny punkt podparcia i może się pokazać. Nawet jeżeli preferuje w jakimś stopniu samotność, gdy poszukuje tego światła, to może się z tym światłem pokazać, drogie panny, i w tę stronę możecie się zwracać, w stronę światła i tego, kto trzyma to światło, w stronę tego, kto pokazuje prawdę. Czasem może być tak, że ta osoba dosłownie będzie trzymała coś jasnego i świecącego. Możecie wypatrywać także takiej osoby, która jest blisko światła, czy w jakim sensie światło to trzyma w ręce. Wagi drogie, co dla was w październiku? Co będzie istotne? Październik to w większości wasz miesiąc. To znaczy większość października słońce jest w wadze. Widzę, że trzeba będzie zwrócić uwagę na sprawy, którym brakuje właściwej pozycji, które powinny być, ale potrzebują odwrócenia. Jakby ktoś za bardzo koncentrował się na drugim lub właśnie
pozornie koncentrował się na drugim, a tak naprawdę tracił tego drugiego z oczu. Kto widzi swoją ukochaną rybkę, kto widzi swoją miłość, kto widzi swoje uczucia, a kto traci ją jego z oczu. Może trzeba by było te oczy otworzyć, bo coś jest niedostrzegalne. Może ktoś się do kogoś zwraca, ale go nie zauważa. Niby zauważa, ale nie zauważa. Jest w tym pewna niedojrzałość. Niedojrzałość paźa kielichów. Paź kielichów to może być osoba, która jest zauroczona, ale gdy karta jest odwrócona, to coś z tym zauroczeniem wymaga zmiany. Może trzeba by było poszukać jakiejś nieprawidłowości w tym zauroczeniu. Może jest tu pewien rodzaj niedojrzałości, a my byśmy może chcieli jednak radosne zauroczenie, zauroczenie, ale nie niedojrzałość. Może można widzieć tę rybkę i otworzyć te oczy, zobaczyć faktycznie tego, kogo mamy przed sobą, i dzięki temu może zobaczyć, czym ten ktoś jest, w jakich ktoś jest w warunkach. Czy tej rybce wygodniej jest w takiej małej filiżance? Może ona potrzebuje innej przestrzeni? Może trzeba by było zwrócić uwagę na to, czy ktoś powinien zwrócić uwagę na was? Ktoś powinien zwrócić uwagę na to, czy niepotrzebna jest zmiana pewnych warunków? Bo w takich warunkach ukochana rybka nie ma prawie jak rozprostować tych swoich płetw. Nie ma możliwości ruchu, a rybki przecież pływają, to jest ich natura. Ta rybka może nie potrzebować wielkiego ruchu, ale jakiegoś ruchu potrzebuje. Jest brak możliwości ruchu w tej sytuacji emocjonalnej. Jest problem w ruchu związanym z materią. Ktoś nie może oprzeć się na kimś, kto działał w sferze materialnej, może już nie działa, a może coś innego tu się wykrzywiło, jakby to oparcie w materii było jak takie liche. Jakby ktoś opierał się na czymś i wchodził wręcz w ruch, w galop, w tym opierając się na czymś, co niby jest konkretne, ale tak naprawdę może się w każdym momencie rozproszyć i można stracić oparcie. Widzę, że potrzebne jest również w związku z tą materią, tym ruchem, potrzebne jest wzięcie oddechu, pełnego oddechu. W powietrzu, gdzieś wysoko, potrzebujecie oddychać, potrzebujecie wziąć głęboki oddech, gdy będziecie decydować w związku z jakimś dylematem powiązanym z materią. Może trzeba będzie zadecydować w sprawie dwóch wartości, którymi do tej pory żonglowaliście. Może trzeba będzie wybrać jedno. Czy ktoś dokona wyboru? Wyboru, który będzie na tyle istotny,
że może mieć znaczący wpływ na wasze życie i gdyby nie zachować pewnej ostrożności, to mogłoby to się źle skończyć, nawet bardzo źle, jeżeli tej ostrożności by zabrakło. Zobaczcie, tutaj ta pani jakby tańczy na bardzo wysokim budynku, jakby opiera się tylko jedną nogą, może ma dużo wprawy w takiej pozie, może jest w stanie zachować równowagę w takim taniu, ale trzeba uważać, żeby tej równowagi nie stracić, bo upadek może się skończyć źle. Więc konieczne jest zadecydowanie w jakiejś kwestii. Sądzę, że tego zadecydowania możecie się spodziewać, drogie wagi, w październiku. Co was pozytywnie zaskoczy, drogie wagi, w październiku? Zaskoczy was to, że będzie w waszym życiu wojownik, który będzie wojownikiem duchowym. Ktoś, kto będzie bronił swojego domu, swojej rodziny, swoich zwierząt, swojej ziemi, swoich dzieci. Tego, co uważa, że musi zostać przez niego obronione i będzie bronione poprzez twardą postawę i pokazywanie tego, że dana osoba jest skłonna walczyć, jeżeli będzie taka potrzeba i może walczyć o wszystko. Może walczyć o to, co już urosło i o to, co dopiero może urosnąć. O to, co zostało zgromadzone, o to, co zostało zbudowane, o to, co żyje i jest owocem czyjejś aktywności. O wiele może ten ktoś walczyć, ale tak naprawdę nie wygląda na to, żeby ktoś tutaj w jakimś sensie musiał atakować. Ta postawa wystarczy i to was może zaskoczyć pozytywnie. I pozytywnie może was zaskoczyć to, że ktoś nie będzie czarował. Ktoś nie będzie wskazywał na różne sprawy, tak jakby te sprawy były jakimiś sprawami oderwanymi od ziemi. Tylko ktoś będzie naprawdę na tej ziemi mocno stał, drogie wagi. Ktoś mocno stoi na ziemi, naprawdę mocno, nie stoi sam. I w razie potrzeby wykona odpowiedni ruch, drogie wagi. Skorpiony, co dla was istotnego w październiku? O. Uważajcie, żeby coś wam nie wypadło z rąk. I może być to związane z miłością, z partnerem. Czymś, co kochacie, tak jakby było waszym ukochanym, ukochaną i to będzie kluczowe, bardzo kluczowe w październiku. Nie zgubcie też jakichś kluczy do czegoś, co jest dla was ważne, jest jakby miłością waszego życia albo przynajmniej jakiegoś rozdziału w waszym życiu. Nie zgubcie klucza do waszego serca, bo to serce tutaj jest w październiku dla was. Jakby dwie strony was trzymały serce. Jaka rada w tej kwestii? Bądźcie dyskretni, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Nie pokazujcie wszystkim wszystkiego, a tylko niektórym. Jakbyście
Uznali, że to czy tamto można pokazać tylko pod osłoną nocy, a w ciągu dnia musi być zamknięte trochę jak w trumnie. Możecie pokazywać tylko w ciemności to czy tamto. Możecie wrócić również do różnych spraw, które w jakimś sensie zostały częściowo pogrzebane, ale jakby teraz wychodziły z grobu. To nie są rzeczy, którymi chcecie się wszystkim chwalić otwarcie. Ale to mogą być tematy, które były związane albo z jakąś walką, albo i jakimś takim ciosaniem sobie kołków na głowie czy gdzieś indziej, jakby tak, albo czymś, co nawet przebijać mogło gdzieś serca czy ciało, czymś, co było raniące. Zwróćcie na to uwagę, drogie skorpiony. Myślę, że dla Was w październiku ważne będą szczególnie uczucia. Uczucia Wasze, emocje Wasze i tych, którzy Was otaczają. Wasze i tych, którzy Was otaczają. Jesteście w stanie wyjść z przygnębienia w październiku, z poczucia pewnej pustki i wycofania, jeżeli nie zagłębicie się w to doszczętnie. Czuję, że jest w pewnym sensie jakiś wybór w tej kwestii. Może być również tak, że postanowicie się w coś zagłębić i tam, w tym zagłębieniu, uda Wam się wyjść z poczucia przygnębienia. A ci, którzy będą Was otaczać, znaczący, mogą poczuć się czy czuć się w październiku w jakimś sensie pocieszeni. Może być tak, że będziecie trochę jak taki przytulony misiu, który trochę tak nie do końca te swoje uczucia ogarnia, tak powiem, ale jest ogarniany w jakimś sensie przez innych, którzy czują się pocieszeni przez Was, dzięki Waszemu istnieniu, nawet jeżeli nie robicie niczego szczególnego, bo ten misiak tak naprawdę po prostu tu istnieje i jest. I to uspokaja, i to pociesza, i to pokrzepia, moje drogie skorpiony. To jest dla Was najistotniejsze w październiku, strzelce drogie. Możecie chcieć wyjść do świata, niezależnie od tego, czy ktoś za Wami pójdzie, czy nie. W październiku. I możecie nie czuć wielkiej energii z tym związanej. Ale i tak możecie zdecydować się choćby na drobne wyjście. Bo właśnie będziecie czuć, że tu, gdzie jesteście, tej energii Wam brakuje. Energii jako takiej. Jakbyście nie mogli jej wykrzesać z siebie. Ale pozytywnym jest to, bo takie pytanie też zadałam, co pozytywnego w związku z tym. Nie musicie się jakoś szczególnie prezentować w październiku. Nie musicie być tym, kto wszystko ogarnia, kto właśnie dzierży tę wielką różdżkę, tak? Pokazuje, że ma wszystko przed sobą, wszystkie narzędzia, wszystkie atrybuty. Może mieć tylko część i to wystarczy. Możecie pokazywać, że rzeczywistość, że Ziemia jest taka, a nie inna,
No i dlatego możecie komuś pokazać to czy tamto, ale nie wszystko i nie macie aż tyle energii i możliwości, żeby po prostu stworzyć coś z niczego. I być może wcale nikt nie będzie od was tego wymagał. Tak sądzę, że nie będzie wymagał, a nawet jeżeli by próbował wymagać czegoś takiego od was, to wy postawicie się i nie dacie się w pewnym sensie, drogie czelce. Na co powinniście uważać w październiku i co was pozytywnie zaskoczy? Powinniście uważać na tych, którzy mogą chcieć manipulować emocjonalnie i to jest sposób na ich walkę. I tych, którzy nie panują nad swoimi uczuciami, gdy zaczynają walczyć. Ale pozytywnie was zaskoczy to, że może się pojawić ktoś, kto wam kiedyś coś fajnego zaoferował, takiego fajnego emocjonalnie, takiego pozytywnego uczuciowo. Ktoś taki może wrócić do was. Czyli z jednej strony uważajcie na tych, którzy manipulują, którzy wzbudzają emocje po to, żeby wygrać z kimś, a z drugiej strony możecie spodziewać się przyjścia, powrotu pozytywnego uczucia jako takiego w swojej najczystszej postaci. Drogie strzelce. Jeszcze spytam o to, jaki będzie was otaczał emocjonalny klimat. Z grubsza. Moi drodzy, niejedni będą czuli, że byli kiedyś nieodpowiedni i to będzie gdzieś pobrzmiewać. Nie do końca tacy, jakby trzeba było, może nie byli w stanie wszystkiego udźwignąć, wszystkiego unieść, wszystkiego utrzymać, dotrzeć tam, gdzie by chcieli. Może nie wszystkie cele udało się zrealizować i z tego powodu takie poczucie nieadekwatności wraca. I w takim klimacie możecie funkcjonować w październiku, ale przy waszym optymizmie naturalnym to dacie sobie z tym i z tamtym radę. Niezależnie od klimatu. Jeziorożce, możecie mieć problem, żeby co nieco uchwycić w październiku, ale jak już złapiecie temat, to pójdzie wam swobodnie, bo będziecie się zajmowali czymś, co mieliście nieraz w swoich rękach i możecie wykorzystywać i używać narzędzia, które dobrze znacie, może nawet takie, które długo leżały na półce przez jakiś czas, a teraz wracają do użytku. Drogie koziorożce. I wykorzystacie te narzędzia do działania w październiku, do szeregu różnych działań. Może się wam wydawać i słowo wydawać nie jest tutaj mylące. Powiedziałabym, że właśnie możecie mieć, może ktoś wam mówić, że wam się wydaje, ale tak naprawdę wam się nie wydaje, że klimat jest niesprzyjający, jakby w tej chwili częściej wam nie sprzyjało, ale wy nie zamierzacie tylko tak siedzieć i zastanawiać się, kiedy odwróci się fortuna, ale postanawiacie zadziałać i zadziałać bardzo ostro, jakbyście wyciągnęli wszystkie najostrzejsze argumenty,
które mogą wręcz zburzyć całą konstrukcję, która była przez kogoś budowana, zburzyć czyjąś konstrukcję. Jeżeli wy się odezwiecie, coś może się rozpaść. Jeżeli ktoś inny się odezwie, też tak może być, więc w tej sytuacji wygląda na to, że warto, żebyście się odezwali pewnie z waszej perspektywy, bo taka czy inna konstrukcja gdzieś musi runąć. Coś tu musi się rozpaść. I może rozpaść się w wyniku wielu różnych słów, jakby maksymalnej ilości. Ale to będzie już maks. Jak ktoś się rozpadnie, to będzie maks. I ktoś może przez chwilę zatopić się w takim poczuciu, co ja teraz zrobię z tymi wszystkimi rzeczami, z tym, co gdzieś mi tutaj urosło, na co tak czekałem. I teraz co? Czy ja teraz tego już nie mam? I przez chwilę tak może być, ale po przejściu na kolejny etap może nastąpić wielki ruch. Ruch wielu rąk, ruch wielu stóp, wielu nóg. Wręcz nadmierny ruch, szybszy niż byście się spodziewali. Pęd, który wyda wam się wręcz nadmierny. I ten pęd będzie miał swój kierunek, jakby był to kierunek wstecz. Ale najwyraźniej trzeba szybko pobiec wstecz. Trzeba szybko do czegoś wrócić. Trzeba szybko pobiec w jakimś kierunku. Bo taka jest konieczność i ten, kto biegnie, nie waha się. Nawet nie ma tutaj jakiegoś drobnego procenta czy promila wahania w postawie tej osoby. Możecie mieć również styczność ze zdecydowaną kobietą, która właśnie takie zdecydowane ruchy będzie podejmować, zdecydowane działania. Nie do końca wiadomo, gdzie ona tak pędzi. Wygląda, jakby biegła wstecz, ale to działanie ma zdecydowanie swój cel, moi drodzy. I te cele mogą być różne, drogie koziorożce. Na czym powinniście się oprzeć w październiku? Opierajcie się na tym, co macie w ręce, na tym, co możecie odczytać, na tym, co jest mądrością niedostępną dla wszystkich, czymś, co może nie wszyscy zrozumieją, co może zrozumieć ktoś, kto jest jak kapłanka, która schowała się w swojej świątyni i tam przyjrzała się swoim pismom. Możecie też kierować się w stronę mądrych kobiet, takich, które już zmarły albo są bardzo dojrzałe i ich słowa wydają się trochę takie, jakby były z poprzedniej czy z innej epoki, z jakiejś przeszłej epoki. Może mówią coś, co w niejednym wydaje się już jakby martwe, jakby z dawnych czasów, ale było ożywiane. Drogie koziorożce, możecie zwracać się w stronę czegoś, co już było, w stronę historii. Historii opowiedzianej przez mądrą kobietę, czy mądre kobiety, ale i któraś jest tu ważna dla was szczególnie. I może to być historia, która zawiera w sobie różne obrazy. Ktoś tu przygląda się obrazom. To mogą być zdjęcia, to mogą być rysunki pogrupowane, jak księga, trochę jak tarot, a może i tarot również. Zapraszam was do posłuchania, czytania na jesień, jak już będzie dla was. Już aktualne czytanie, którego jeszcze może nie być, a może już jest, kiedy go słuchacie, kiedy teraz słuchacie. Także coś tu się dzieje związanego z czasem.
Jakieś powroty do przeszłości, teraźniejszości. Drogie koziorożce, przyglądajcie się szczególnie obrazom, bo w tych obrazach możecie znaleźć mądrość w październiku. Wodniki, możecie mieć poczucie, że jesteście trochę jakby na końcu czegoś i musicie niejako docisnąć, albo próbujecie trochę docisnąć, próbujecie zrobić coś jeszcze, żeby być bliżej końca, bliżej tego, co macie do zrobienia. Jakoś wam to idzie. Jest to związane z zarządzaniem komunikacją i sprawami związanymi z komunikacją, z walką na słowo, ale z walką taką, która była jakby na szczycie. To mogła być walka związana z jakąś osobą z kierownictwa, czy z zarządzaniem słowem. Może jakaś postać kierownicza usiłowała przekazać informacje, ale one nie docierały albo nie były wysłuchiwane przez innych z należytą powagą i uwagą. Mogło być również tak, że słowa osoby zarządzającej były zbyt ostre, zbyt mocne, raniące i komuś jakby ta możliwość zarządzania wyślizgiwała się, jakby ten, na kim się opierał, postanowił go opuścić i odejść. Rada dla was w tej kwestii. Zaopiekujcie się działaniem jako takim, tak jakby to było wasze własne dziecko. Jeżeli wy robicie coś w związku z tym, to róbcie to tak, jakby to był sam początek działania, sam początek życia. I trzeba by było pełną, najczystszą energię to włożyć. I całą swoją kreatywność, całą swoją twórczość, całą swoją opiekę nad działaniem. Zaopiekujcie się tym działaniem. I może to się wydawać, że może się wydawać, że jesteście trochę jak właśnie taka opiekunka, ale nie jak królowa. Tutaj nikt nie ma szczególnej władzy. W tym działaniu nie ma szczególnej władzy. To jest samo działanie najczystsze. Moi drodzy. Moje drogie wodniki. Co was pozytywnie zaskoczy w październiku? Pozytywnie zaskoczy was to, że ktoś lub coś wraca. Wraca gdzieś, gdzie był, wracają tematy, które były kiedyś omówione. Możliwe, że wy chcieliście je omówić, wy chcieliście do tego wrócić, wy chcieliście się z kimś zobaczyć i teraz jest taka możliwość. Może chcieliście o czymś znów porozmawiać i da się to zrobić. Szybki, drogie. Październik przyszedł, jesień przyszła, a wy macie tutaj karty na październik dwie w tym momencie. I czuję, że są takie to dwa kierunki dla was na październik. Możecie jednocześnie kierować się stronę zarządzania działaniem, jakbyście mieli możliwość tworzenia ognia i tym ogniem rozdzielania tego ognia innym, darowywania innym swojej energii. I możecie innymi zaopiekować się poprzez to, że dacie innym energię. Możecie być taką matką, która daje z siebie coś, daje z siebie życiodajną energię. Możecie mieć poważne spojrzenie. Możecie również kierować się w stronę takiej osoby.
Z drugiej strony jednocześnie możecie się kierować ku ponownemu szlifowaniu tego, co zostało porzucone kiedyś. Możecie wrócić do czegoś, co robiliście kiedyś, co szlifowaliście, czemu się przyglądaliście, nad czym pracowaliście. Może macie jakieś nieukończone dzieło i postanowicie z powrotem na to dzieło popatrzeć. Albo ktoś coś tworzył i wy odwracacie się i znów patrzycie na to, co ktoś tworzył, kto coś robił, kto coś szlifował, kto coś robił, drogie rybki. Na co możecie czekać, drogie rybki? Czego możecie wyglądać? I co do was przyjdzie w październiku? Moje drogie rybki, przyjdzie do was rycerz mieczy. Pojawi się postać, która zwykle dużo się komunikuje, ale tym razem może komunikować się mniej niż zwykle. Może mówić mniej niż zwykle, co nie zmienia faktu, że ten ktoś pojawi się w październiku. Ten ktoś może też czasem wybuchnąć, rzucając ostre słowo. Ale wy i tak możecie czekać na tego kogoś w październiku. Drogie rybki. Dlaczego? No, możecie trochę się wahać, czy to złapać ten temat, czy nie. No, moje drogie rybki. Dlaczego? Dlatego, bo potrzebujecie pewnego spotkania, z diabłem. To jest karta diabeł, moi drodzy. Musicie spotkać się z tym, co przeraża niejedną osobę. Może czyjeś imię wręcz jednych czy drugich przeraża, może czyjaś nazwa kogoś przeraża. Określenie czegoś w taki czy inny sposób już kogoś przeraża i można mieć ochotę ukryć się przed tym. Ale tu tak naprawdę trzeba by było się z tym spotkać. I kiedy ten rycerz przyjdzie, będzie można się z tym spotkać, ale to spotkanie jest potrzebne. I tego spotkania wyglądajcie i możecie być na nie gotowi, w jakimś sensie już gotowi, przygotowani. Możecie się przygotowywać. Nie ze strachem, ale po prostu mając świadomość, że coś się wydarzy, że ktoś lub coś przyjdzie i wy wtedy będziecie mogli na to zareagować i nie będzie to zdziwieniem dla was. I nie będzie tak, że wtedy będzie niedojrzałe podejście w myśleniu waszym, jeżeli będziecie przygotowani. Powodzenia, rybki!